szpital powiatowy zostanie rozbudowany. W Tarnobrzegu trwa walka o fotel prezydenta. W Nowej Dębie trwa walka o fotel burmistrza. W rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Dzikowskiej. W Tarnobrzegu upamiętniono ofiary katastrofy smoleńskiej. Ambitne plany w tarnobrzeskiej prymasówce. Przed nami wielki finał Ligi Mistrzyń. W Sandomierzu będą kolejne inwestycje drogowe. Powstała książka o historii ziemi baranowskiej. W Zamku Tarnowskich zaprezentowano tarnobrzeski słownik katyński. Starostwo powiatowe w Tarnobrzegu inwestuje. Zespół szkół w Gorzycach zaprezentował swoje możliwości. W Nowej Dębie powstała nowa klasa mundurowa. To jedno z najważniejszych wydarzeń w całej historii szpitala powiatowego w Nowej Dębie. W lecznicy podpisano umowę na rozbudowę placówki, dzięki której znacznie poprawią się warunki dla pacjentów oraz pracowników. Pierwszy etap inwestycji kosztuje prawie 8 milionów złotych, a wartość całego projektu to 30 milionów złotych. Jaki jest zakres zaplanowanych prac? Wykonawcą inwestycji jest firma PESAM z Dębicy, która w przetargu pokonała 4 konkurentów. Zgodnie z tym zaplanowane inwestycje będą kosztowały niespełna 8 milionów złotych. To głównie pieniądze, jakie samorząd powiatu tarnobrzeskiego pozyskał z rządowego programu Polski Ład. Zabiegałem o to 5 lat, ale nie było takiej możliwości, bo tu chodzi o duże pieniądze, chodzi o 30 milionów. Oczywiście nie mamy aż tylu pieniędzy, ale mamy część pieniędzy. I chcemy dobudować blok operacyjny, chcemy dobudować centralną sterylizację, no i chcemy poszerzyć izbę przyjęć wraz z gabinetami, tak żeby były o wiele lepsze warunki niż są w tej chwili. Ta inwestycja to jest w zasadzie być albo nie być dla Nowej Dęby, ponieważ ta rozbudowa nam zagwarantuje spełnienie wszystkich warunków, myślę, że XXI wieku. Już nie przepychajmy się na przepisy prawne, które obowiązują, ale będzie to na pewno krok do przodu i dla pacjentów, i dla personelu, i ich pracy, która powinna jak najwięcej zyskać na jakości, czyli w zasadzie wszystko dla pacjenta. Zgodnie z planami do końca 2024 roku ma powstać budynek w stanie surowym, ale zamkniętym. Dla szpitala to ważna chwila, bo obecna działalność bez dodatkowej bazy jest mocno utrudniona. Myślę, że nas to bardzo dużo kosztuje i logistycznie, i przez pracowników, którzy mają dodatkowe obowiązki. Staramy się organizacyjnie nasze problemy rozwiązywać. I to robimy. Robimy to dobrze, bo nie mamy żadnych takich spektakularnych, że tak powiem, powikłań, zdarzeń niepożądanych, które są przez nas rejestrowane. Ale jednak dodatkowe pomieszczenia są jak najbardziej pożądane w tym układzie lokalowym, które w tej chwili mamy. Nie są to rozbudowy, które powiedzmy będą w rezerwie, w tak zwanej rezerwie, tylko po prostu to jest rozbudowa na miarę naszych potrzeb. Wykonawca pracę rozpocznie w ciągu maksymalnie kilkunastu dni od momentu podpisania umowy. W czasie spotkania w lecznicy można było także zobaczyć wizualizację, jak będzie wyglądał szpital po rozbudowie. Co zostanie wykonane w ramach pierwszego etapu? Budowę budynku, który będzie przy chirurgii, przy ginekologii, położnictwie. No i będzie to budynek tej samej wielkości, a więc dwa piętra. Chcieliśmy, żeby ten budynek nie kłócił się z budynkiem copowskim, a więc przedwojennym, tylko żeby architektura nawiązywała do tego budynku, no i żeby były te same okna, drzwi i tak dalej, żeby to stanowiło jakąś integralną całość.
dostęp do lekarzy, do specjalistów blisko miejsca zamieszkania, nie gdzieś tam dalej, to z tego możemy się tylko cieszyć. Jak ksiądz biskup powiedział na uroczystościach rocznicowych szpitala, że to jest dobrodziejstwo, to tylko tak mogę potwierdzić, tak? To jest dobrodziejstwo dla naszych mieszkańców. I tu chcę podziękować zarządowi powiatu ze starostami, z Sudołem i Rożkiem oraz z Wojciechem Gruszką z Nowej Dęby za to zaangażowanie w obecnej kadencji, która już się kończy w zasadzie. To było poszukiwanie pieniędzy w różnych miejscach na to, żeby doposażyć, żeby zakupić sprzęt, a teraz, żeby rozpocząć to, co jest niezbędne dla funkcjonowania szpitala, dlatego że brak nowego, nowoczesnego bloku operacyjnego groziłby zamknięciem pewnych oddziałów. Poza dofinansowaniem i wkładem własnym samorządu powiatowego 300 tysięcy złotych dołożyła także gmina Nowa Dęba. Poza realizacją pierwszego etapu inwestycji równolegle poszukiwane będą kolejne możliwości pozyskania środków, tak by można było wykonać kolejne etapy rozbudowy lecznicy. Ta izba przyjęć, która jest do tej pory, no to 50 lat była taka sama i jest dzisiaj, więc uważam za niezbędne, żeby poszerzyć tą izbę przyjęć. Będą tam nowe gabinety, będzie lepsze warunki dla POZ-u. No i na pierwszym piętrze będzie centralna sterylizatornia, dodatkowe łazienki, dodatkowe pomieszczenia. No i najważniejsze drugie piętro, czyli blok operacyjny, nowa sala przygotowania do operacji, sala pooperacyjna, czyli sala wybudzeń, no żeby to już spełniało oczekiwania, czyli mielibyśmy wtedy już trzy sale operacyjne, dwie stare jeszcze z czasów przedwojennych i dwie i jedną już nowoczesną, taką, która spełnia wszelkie wymogi. Dariusz Bożek i Łukasz Nowak to kandydaci, którzy już w niedzielę 21 kwietnia zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich w Tarnobrzegu. Pierwszą turę wygrał urzędujący prezydent, któremu zaufało 5712 wyborców. Łukasza Nowaka poparło 5040 mieszkańców. Pozostali kandydaci zebrali ponad 6600 głosów i to właśnie ta grupa w dużej mierze zdecyduje o tym, kto będzie rządził w Tarnobrzegu przez kolejnych 5 lat. W pierwszej turze zmierzyło się 7 osób. Poza Dariuszem Bożkiem i Łukaszem Nowakiem byli to Norbert Mastalerz, Grażyna Potańska, Tomasz Stróż, Małgorzata Zych oraz Norbert Kolano. Mimo dużego wyboru mieszkańcy dość zdecydowanie wskazali, kogo widzą w decydującej rozgrywce. Tak, spodziewałem się. Oczywiście wszyscy zawsze liczą, że może się uda w pierwszej turze, ale patrząc na 7 kandydatów, biorąc pod uwagę statystyki, to tutaj nie ma innych możliwości, że musiała być ta druga tura. Wiadomo, że mieszkańcy też obstawiali, z kim będzie ta druga tura. Wydawało mi się, że to będzie pan Łukasz Nowak drugą osobą, no i nie pomyliłem się. Była to kampania bardzo trudna, natomiast jestem bardzo wdzięczny wszystkim mieszkańcom, którzy do tej pory, czyli w dniu dzisiejszym, oddali na mnie głos, co pozwoli na to, żeby powalczyć o tą zmianę w drugiej turze. 2/3 Tarnobrzeżan jednak wymaga tych zmian, chce tych zmian i będziemy robić wszystko, aby właśnie tych mieszkańców przekonać do tego, żeby ten głos w drugiej turze oddali już na mnie. Kandydaci zaraz po wyborczej nocy wznowili kampanię wyborczą i zabiegają o zaufanie wyborców. Jak podkreślili obaj kandydaci, nie będą zabiegali o poparcie pozostałych kandydatów, którzy ubiegali się o fotel prezydenta Tarnobrzega. Mam nadzieję, że w tym czasie do drugiej tury uda mi się wyborców pozostałych kandydatów, którym również oczywiście gratuluję, przekonać do tego, że ja te zmiany dla nich będę mógł prowadzić. Ja myślę, że skupimy się przede wszystkim na tym, aby przekonywać mieszkańców. Będę się starał robić to bezpośrednio. Przede wszystkim będę zabiegał o poparcie ludzi, mieszkańców naszego miasta. Oni są najważniejsi. A jak Państwo widzicie, można ściągać tuzy polityczne z różnych stron świata. Nie przekłada się to na ludzi, bo każdy mieszkaniec naszego miasta ma swój rozum. I on doskonale wie, na kogo będzie głosował, komu uwierzy. Frekwencja wyniosła prawie 49% i była niemal 3% gorsza od tej na Podkarpaciu.
W porównaniu do 2018 roku w samym Tarnobrzegu także była nieco niższa. Przed drugą turą dużym wyzwaniem jest nakłonienie większej liczby mieszkańców, by udali się do lokali wyborczych. Faktycznie ona jest porównywalna. Ja obstawiałem, że ta frekwencja powinna być bardzo podobna. No i tak jak mówię, myślę też, że jako komentarz do tego dzisiejszego dnia, właściwie teraz to już wieczoru, że premię dostali ci, którzy spokojnie swoją kampanię prowadzili. Nie obrzucaniem się, nie błoto, nie brzydkie wyrazy, tylko ci, którzy myślę merytorycznie i spokojnie prowadzili kampanię wyborczą. Mieszkańcy wybiorą więc, czy stawiają na kontynuację, czy na zmianę. Będzie to także wybór pomiędzy najstarszym i najmłodszym kandydatem na urząd prezydenta Tarnobrzega. Ostateczną decyzję mieszkańcy podejmą w niedzielę 21 kwietnia. Bardzo się cieszę, bo to jednak jest bardzo duży mandat zaufania. Przed drugą turą, można powiedzieć, naprawdę bardzo dobry wynik, tym bardziej, że jestem kandydatem, który oczywiście startuje na urząd prezydenta miasta pierwszy raz. Widać, że dwie trzecie wyborców chce zmiany na tym stanowisku, na stanowisku prezydenta miasta Tarnobrzega. Będę robił wszystko, będę zabiegał teraz o głos wyborców, którzy oddali głos na moich kontrkandydatów. Ciężka praca i najbliższe 2 tygodnie to będzie naprawdę charuwa. W Nowej Dębie wciąż nie wiadomo, kto będzie zarządzał miastem i gminą w kolejnych 5 latach. W drugiej turze wyborów samorządowych zmierzą się ze sobą wieloletni burmistrz Wiesław Ordon oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Dębie Damian Diektarenko. Pierwszą odsłonę samorządowej rywalizacji wygrał Wiesław Ordon. Ostateczną decyzję mieszkańcy podejmą już w niedzielę 21 kwietnia. Walka jest zacięta, ale tego należało się spodziewać. Po raz pierwszy od 2002 roku w Nowej Dębie o wyniku wyborów na burmistrza zdecyduje druga tura. W pierwszej turze na urzędującego włodarza zagłosowało 3034 mieszkańców. Damian Diektarenko zyskał poparcie 2543 wyborców. Trzecie miejsce zajął Marek Kopeć z poparciem 1361 mieszkańców. No przede wszystkim muszę podziękować mieszkańcom miasta i gminy Nowa Dęba, że zaufali mi po raz kolejny w pierwszej turze tych wyborów, udzielając poparcia na poziomie 44%. To bardzo dużo, zważywszy na to, że to już jest 17 lat pracy na stanowisku burmistrza i dla niektórych mieszkańców mogło wydawać by się, że no, są zmęczeni już osobą Ordona, ale tak nie jest. To cieszy i to daje nadzieję na to, że druga tura również będzie rozstrzygnięta pomyślnie. Ja muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony z wyniku, jaki uzyskałem w pierwszej turze. Nawet bym powiedział, jestem dumny z wyniku, jaki uzyskałem w mieście. Wygrałem w mieście, uzyskałem bardzo fajny wynik. 2543 głosy to jest ogromny kredyt zaufania i naprawdę chcę wszystkim podziękować tym, którzy na mnie postawili. Muszę jednak przyznać, że ta walka była dość trudna, nawet w jakiś sposób nieuczciwa, no ponieważ miałem dwóch kontrkandydatów, którzy byli razem, zjednoczyli te siły, oba komitety ze sobą współpracowały, więc ta walka nie do końca była wyrównana. No ale taka jest demokracja, tak wyglądają wybory. W pierwszej turze Wiesław Ordon zebrał 491 głosów więcej od swojego najgroźniejszego konkurenta. Mimo trzeciego miejsca należy zwrócić uwagę na bardzo dobry wynik dotychczasowego radnego Marka Kopcia. W dużej mierze to jego wyborcy zdecydują o tym, kto ostatecznie wygra wybory na burmistrza. Przez te lata, które sprawowałem funkcję burmistrza, starałem się realizować te zadania, które są najistotniejsze z punktu widzenia mieszkańców oraz te, które oczywiście my musimy podejmować. Mieszkańcy się nimi nie zajmują, ale one są podstawą dla funkcjonowania. To wszystko, mam nadzieję, złożyło się na ten wynik, który był dla mnie pomyślny. Oczywiście każdy by chciał wygrać w pierwszej turze, niemniej jednak dwóch poważnych konkurentów wystartowało i zebrali również znaczącą ilość głosów. Obecnie przygotowujemy się do tego drugiego starcia, do drugiej tury. Jestem dumny z tego, że udało mi się mimo wszystko odnieść zwycięstwo w mieście. Jestem radnym z miasta, byłem przewodniczącym. Cieszę się bardzo, że moja praca, zarówno jako radnego, jak i przewodniczącego, została doceniona przez mieszkańców. Bardzo im za to naprawdę dziękuję. Również muszę podziękować za wynik w sołectwach, bo on również był bardzo dobry. Cieszę się, że w wielu tych miejscowościach rywalizacja była na styku, natomiast wyjątkowo, szczególnie chcę
podziękować mieszkańcom Jadachów, bo tam odniosłem zwycięstwo. Także naprawdę jestem pod dużym wrażeniem pracy, która została wykonana, ale też chcę podziękować całemu zapleczu. Wykonali mnóstwo pracy, było zaangażowane w to wiele osób. Frekwencja na terenie miasta i gminy Nowa Dęba wyniosła 48,8% i była najgorsza w powiecie tarnobrzeskim i minimalnie gorsza niż w mieście Tarnobrzeg. Biorąc pod uwagę, że rywalizacja od początku zapowiadała się tu na najbardziej zaciętą, należy to uznać za swego rodzaju niespodziankę. Spotykam się ze społecznościami lokalnymi, będę prowadził kampanię bezpośrednią, oczywiście media społecznościowe, tak żeby tych, którzy głosowali za mną, ponownie zachęcić do pójścia, bo to już nie będzie takie proste, to druga tura, troszkę mniej ludzi chodzi do wyborów, ale także zachęcić tych niezdecydowanych, tych, którzy głosowali na moich konkurentów do tej pory, żeby te głosy oddali na mnie. Wyniki pokazują, to jest taki jasny sygnał, jasny przekaz, że ludzie są za zmianą. Przeciwko burmistrzowi zagłosowało blisko 62% w samym mieście, natomiast we wszystkich sołectwach to jest równo 50%. Powtórzę jeszcze raz, to jest jasny sygnał, za który ja naprawdę dziękuję. Otrzymałem mnóstwo głosów wsparcia, że ludzie tych zmian oczekują. To jest sygnał, to jest motywacja dla mnie do dalszej pracy. Kandydaci wznowili kampanię wyborczą i skupiają się na rozmowach i kolejnych spotkaniach z mieszkańcami. Ta forma zabiegania o głosy jest dla nich najważniejsza. Ja myślę, że mechanizm tak zwanego przekazywania głosów to jest może gdzieś tam w jakichś elektoratach dużo wielkomiejskich, może realny, natomiast tutaj przede wszystkim spotkania z mieszkańcami, przekonywanie tych nieprzekonanych. Postanowiliśmy wraz z całym zapleczem, że to będzie kampania grzeczna, w porządku, kulturalna dla ludzi, bo po prostu taki jestem. Uznałem, że tak trzeba, że z wszystkimi trzeba współpracować, w kampanii trzeba pokazać klasę. Okazuje się, że moi rywale robili wszystko, co tylko mogli, żeby mnie osłabić, oczernić. Zrobię wszystko, co tylko w mojej mocy, aby przekonać mieszkańców do siebie, do mojej wizji, do rozwoju, do mojego programu wyborczego i zabieram się do pracy. W Zamku Tarnowskich otwarto wystawę pod tytułem Odzikowska Maryjo w 120. rocznicę pierwszej koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Dzikowskiej. Ekspozycja wpisuje się także w obchody Dni Kultury Chrześcijańskiej, które odbywają się na terenie diecezji sandomierskiej. Wystawa prezentowana jest w kaplicy zamkowej i będzie udostępniona przez najbliższe 2 miesiące. Obraz Matki Bożej Dzikowskiej to jeden z największych symboli Tarnobrzega. Pierwsza koronacja cudownego obrazu miała miejsce 8 września 1904 roku. W związku ze 120. rocznicą tego wydarzenia zorganizowano okolicznościową wystawę. Była to okazja, by przypomnieć, jak wielką wartość dla miasta i jego mieszkańców ma obraz. Mówimy o czymś, co dla Tarnobrzega, dla okolicy, dla mieszkańców Tarnobrzega przez kilka wieków stanowiło nie tylko punkt odniesienia i to nie tylko, chcę powiedzieć, w wymiarze duchowym, ale również zanim tak naprawdę powstała siarka, to sanktuarium maryjne było jednym z najważniejszych czynników miastotwórczych i o tym też warto wspomnieć. Podobnie jak i warto wspomnieć, że szczególnie w okresach zaborów kult Matki Boskiej Dzikowskiej był w Galicji jednym z najważniejszych, najbardziej rozpowszechnionych, o czym świadczą prezentowane zresztą na naszej wystawie różnego rodzaju kopie, w tym również ludowe kopie, które można do dzisiaj jeszcze spotkać w kapliczkach, w miejscowościach rozrzuconych 100 i więcej kilometrów od Tarnobrzega. Otwarcie wystawy cieszyło się dużym zainteresowaniem, a zamkowa kaplica została szczelnie wypełniona. Można tu podziwiać różnego rodzaju pamiątki i eksponaty. A sama koncepcja wystawy jest nietypowa i ma pokazać obraz Matki Bożej Dzikowskiej z nieco innej perspektywy. Chcieliśmy po prostu oddać głos Tarnobrzeżanom. Tarnobrzeżanom, ale nie tylko mieszkańcom naszego miasta, ale także osobom, które tutaj, stąd mają tutaj korzenie, żeby oni pokazali swój kult Matki Bożej Dzikowskiej poprzez pamiątki, dewocjonalia, które mają w swoich domach, w swoich zbiorach. I stąd można powiedzieć, że właśnie te osoby są współtwórcami tej wystawy. Owszem, są zbiory, obiekty z naszych zbiorów, ale przede wszystkim gro zgromadzonych obiektów to są pamiątki przekazane właśnie przez Tarnobrzeżan. W ramach ekspozycji można podziwiać kilkadziesiąt eksponatów. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu mieszkańców wiele z nich po raz pierwszy ujrzało światło dzienne. Dla niektórych była to także okazja do wspominania trzeciej koronacji cudownego obrazu.
która miała miejsce w 1966 roku. Są to bardzo różne obiekty, począwszy od takich bardzo, bardzo prywatnych, czyli łańcuszków, medalików na łańcuszkach z wizerunkiem Matki Bożej Dzikowskiej. Są też obrazki Matki Bożej Dzikowskiej, ale także obrazy czy też pamiątki wydawane z okazji pierwszej, drugiej, trzeciej koronacji, które wisiały w domach. Mam nadzieję, że ukaże to po prostu ich cześć dla Matki Bożej Dzikowskiej. W Tarnobrzegu w sposób skromny i symboliczny upamiętniono ofiary katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. W 14. rocznicę tego wydarzenia zgromadzono się pod obeliskiem nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Przygotowana została krótka część artystyczna. Następnie pod tablicą upamiętniającą ofiary złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. 10 kwietnia 2010 roku samolot z parą prezydencką na pokładzie i wieloma innymi osobami pełniącymi ważne funkcje w państwie wyleciał do Smoleńska. Celem podróży był udział w uroczystościach związanych z rocznicą mordów na polskich oficerach dokonanych przez NKWD. Doszło jednak do tragedii, w wyniku której zginęła cała załoga samolotu, czyli 96 osób. W Tarnobrzegu głównym organizatorem corocznych uroczystości jest publiczna katolicka szkoła podstawowa. Dla nas, nauczycieli, uczniów publicznej katolickiej szkoły podstawowej w Tarnobrzegu i katolickiego liceum ogólnokształcącego, ważna jest pamięć, a wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu, w duchu tradycji, poszanowania historii, zwrócenia uwagi na bohaterów historii, to przede wszystkim program wychowawczy, który realizujemy każdego dnia. I dlatego podjęliśmy wspólnie taką decyzję, że dbamy o ten pomnik tutaj nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Ten pomnik nierozerwalnie wiąże się z wielką tragedią narodu polskiego, jaką był Katyń i miejscowości na wschodzie w czasie II wojny światowej i potem wydarzenia z 2010 roku związane z katastrofą samolotu z elitą polskiego społeczeństwa. I chcąc przypominać te wydarzenia, po to by pozostały one na zawsze w pamięci Polaków, co roku spotykamy się tutaj nad Jeziorem Tarnobrzeskim dla upamiętnienia tamtych wydarzeń. Obelisk smoleński zlokalizowany nad Jeziorem Tarnobrzeskim został odsłonięty w 2011 roku. Pomysłodawcą utworzenia takiego miejsca pamięci było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Niezależni Razem. Obok znajduje się także Aleja Dębowa, gdzie zasadzono 96 drzew, by upamiętnić ofiary katastrofy. Ten wypadek niestety spowodował olbrzymi podział naszego społeczeństwa. Ta rana jest do tej pory niezabliźniona, a podział do tej pory niezasypany. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby te podziały wreszcie przestały istnieć, przestały funkcjonować. Żebyśmy pamiętali, że historia nas powinna łączyć, a nie dzielić. Pamiętajmy o tych Polakach, którzy zginęli w tej katastrofie lotniczej. Pamiętajmy o tych osobach, czcijmy pamięć o nich. I wyciągajmy wnioski. Wyciągajmy wnioski na przyszłość. Więcej nas łączy niż dzieli. I to powinno nam przyświecać zawsze. Zginęli m.in. prezydent Lech Kaczyński z małżonką, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka, prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek i wielu, wielu innych. W ramach uroczystości przygotowano również krótki program artystyczny. Przyszła ta czarna wiadomość, lot orłów przerwany we mgle, a dalej już tak nierealnie, to skrzydło jakby we śnie. Zamknięci w powietrznej łodzi, jak ptaki w niebieskiej toni, do nieba dwoma rzędami lecieli nasi biało-czerwoni. Leli nad tą ziemią, która krwawi jak rana w głowie, bo w jej głębi na wiecznej warcie.
W zespole szkół numer 1 w Tarnobrzegu odbył się szkolny turniej w Dota. To strategiczna gra komputerowa, gdzie rywalizacja odbywa się w kilku zespołach. Turniej to dopiero początek. W planach jest organizacja ligi międzyszkolnej. Wszystko to ma doprowadzić do powstania nowego kierunku w tarnobrzeskiej prymasówce. Wielu osobom gry komputerowe kojarzą się z rozrywką i wedle obiegowej opinii z edukacją nie mają nic wspólnego. W tarnobrzeskiej prymasówce postanowili temu zaprzeczyć. Organizacja pierwszego turnieju miała pokazać, że gry strategiczne mogą dać wiele pozytywnych efektów. Chcemy jako nauczyciele informatyki zaangażować uczniów w organizację tego turnieju. Żeby to było nie tylko granie, ale żeby to były wszystkie takie działania, które są dookoła gry, dookoła organizacji, do tworzenia filmów, do relacji na żywo, do tego, żeby później coś robić z tym filmem, jakoś go edytować, żeby stworzyć strony, żeby uczniowie wykorzystywali swoje kompetencje. W przyszłym roku mamy zamiar stworzyć międzyszkolną ligę. Zobaczymy, jak pójdzie w gry, które uczniowie sami zaproponują. Myślę, że nie będzie to zbyt wiele gier, ale żeby była jak najliczniejsza grupa, żeby pozostałe szkoły, mam nadzieję, też się włączą w to, żebyśmy przez prawie cały rok tworzyli tą ligę, a w finale zebrali się w jednym miejscu, w jednej szkole i wspólnie zagrali. Tym razem zagrały 4 drużyny, a w składzie każdej było po 5 zawodników. Gry strategiczne uczą przede wszystkim logicznego myślenia, a w tym przypadku również pracy w grupie. Dodatkowym aspektem jest integracja, bo do tej pory w szkole nie było takiej propozycji. Pomysł urodził się, kiedy przyszedł do mnie pan nauczyciel profesor Szpyt i powiedział, zróbmy coś dla młodzieży, takiego właśnie typu e-sport. Ja jak najbardziej zgodziłem się na to. Żeśmy się postarali o wszystko i mamy dzisiaj pierwszy konkurs e-sportowy u nas w szkole. Myślę, że będzie ich wiele. Chcemy od września uruchomić klasę e-sportową przy informatyku. Myślę, że to jest dobry kierunek. Myślę, że młodzież to będzie podobało. Widać, jak dzisiaj młodzieży dużo jest. Mamy widownię w dwójce, bo streamujemy to wszystko. Idzie to na żywo na kanale YouTube, więc wydaje mi się, że jest strzał w dziesiątkę. Jest to gra, która jest grą strategiczną, więc uczy pewnych umiejętności. Odrywa też trochę od tego, co robimy pewnie w domu przy komputerze, gdzie klikamy samodzielnie. Tutaj trzeba grać zespołowo, grać wspólnie i to wychodzi, jak widać, no, fantastycznie. Dodatkowo jeszcze pozyskany przez pana dyrektora świetny sprzęt powoduje, że jest pomysł, aby to było częstsze zjawisko, nie tylko w szkole, ale żeby utworzyć ligę międzyszkolną. I wydaje mi się, że to jest całkiem dobry pomysł, bo dzięki temu możemy wdrożyć pewne inne umiejętności od tych, które zwykle staramy się wprowadzić w życie w szkole. Młodzi miłośnicy sportu mogą więc zacierać ręce. Tego typu rywalizacja od kilku lat dynamicznie się rozwija i zyskuje na popularności. Organizacja turnieju w prymasówce była także zachęcaniem młodzieży, by zaangażowała się w życie szkoły i wychodziła do nauczycieli i dyrekcji ze swoimi pomysłami. Ta inicjatywa właśnie temu była po temu, żeby zapoczątkować to, żeby sprawdzić, jak to faktycznie będzie. Ale jak widzimy, uczniowie zorganizowali się bardzo szybko. Przeprowadziliśmy parę prób i okazało się, że wszystko na razie działa bardzo dobrze. Więc sam bym tego nie zrobił. Pomogli mi koledzy informatycy w sprawach technicznych, a w sprawach organizacji pomogli uczniowie. Więc to jest praca bardzo wielu osób. I tak jak mówię, to nie jest tylko gra. W tym momencie to nie była tylko gra. To jest organizacja czegoś, jakiegoś turnieju, jakiejś imprezy. Wielkimi krokami zbliżają się finałowe mecze w Lidze Mistrzyń Tenisistek Stołowych. Po raz trzeci z rzędu w finale tych prestiżowych rozgrywek zagra KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg. Rywalem podopiecznych Zbigniewa Nęcka będzie francuska drużyna Etival. Mimo braku kontuzjowanej liderki, cel ekipy z Tarnobrzega jest jasny. To obrona tytułu najlepszej klubowej drużyny w Europie. Jeszcze w styczniu mało kto spodziewał się, że drużyna z Tarnobrzega znów będzie w wielkim finale. Kontuzja liderki Hanning sprawiła, że podopieczne Zbigniewa Nęcka nie były faworytem rozgrywek.
Mimo tego po epickich bojach w ćwierćfinale KTS pokonał włoskie Quattro Mori, a w półfinale austriacki Linz. Teraz na drodze Tarnobrzeżanek staje rewelacja obecnego sezonu. To nie będzie łatwy mecz. Shao Yeni, liderka zespołu z Francji, to jest zawodniczka, która bardzo wiele dobrych światowych zawodniczek jest w stanie ograć i nam nie będzie z nią łatwo. Marie Migot i Camelie Jakob, znana bardziej pod nazwiskiem Postoacza, zawodniczka rumuńska, więc Eliza Samara być może zagra ze swoją koleżanką z reprezentacji Rumunii. My gramy, tak jak Państwo wiecie, w nie najsilniejszym składzie. Hanning jeszcze niestety nie do tego meczu nie dołączy jako zawodniczka grająca, chociaż chodzi mi po głowie, aby zaprosić ją i przekonać, żeby do nas przyjechała i była z nami po prostu, kiedy będziemy walczyli pod jej nieobecność sportową, ale niekoniecznie nieobecność personalną. Wobec urazu liderki pewniaczkami do gry są Fuyu, Yan Xiaoxin oraz Elizabeta Samara. Pewnym atutem naszej drużyny będzie to, że decydujący o wszystkim rewanż odbędzie się w Tarnobrzegu. Pierwszy mecz zostanie rozegrany we Francji we wtorek 23 kwietnia o godzinie 19:30. Musimy się jak najlepiej logistycznie zorganizować, przygotować oczywiście też pod względem sportowym. A mecz w Tarnobrzegu, to mam nadzieję, że to będzie święto sportu po raz kolejny. Gramy po raz kolejny o najwyższy tytuł w rozgrywkach klubowych europejskich, czyli już po raz czwarty o tytuł najlepszej drużyny Europy. 26 kwiecień, 19:20. Mecz będzie transmitowany w TVP Sport, w telewizji Sport Radar. Wiem, że wiele osób spoza Tarnobrzega wybiera się na ten mecz, no bo to będzie mecz naprawdę, myślę, że ciekawy. Zapraszam wszystkich, bez względu na to, jak to się skończy, na pewno Tarnobrzeg jak zawsze będzie z całych sił walczył o zwycięstwo. W Sandomierzu wykonane zostaną kolejne 3 duże inwestycje drogowe. Władze miasta pozyskały na te zadania dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przetargi mają zostać ogłoszone w ciągu kilku tygodni, a modernizacja dróg zgodnie z planami ma zostać wykonana najpóźniej do końca marca 2025 roku. Które drogi zmienią swoje oblicze? Wartość wszystkich 3 zadań to około 6,5 miliona złotych. To inwestycje od dawna oczekiwane przez mieszkańców. Największa z nich to ulica Słowackiego, a wartość zaplanowanych tu prac to prawie 4 800 000 złotych. Udało nam się w ostatnim czasie pozyskać środki na remont 3 ważnych ulic w naszym mieście, a myślę tutaj o ulicy Słowackiego. Od ulicy Armii Krajowej aż do ulicy Ogrodowej, aż można powiedzieć do, prawie do kościoła, do murów kościoła świętego Józefa, czyli za park miejski, za park Saski. Długi odcinek, długo oczekiwany, będzie wyremontowany. W ciągu miesiąca rozpiszemy przetarg, wyłonimy wykonawcę. Ulica Sucharzowska, o którą też bardzo zabiegali mieszkańcy, oraz łącznik pomiędzy ulicą Nową a Media Ekspert. Modernizacja ulicy Krukowskiej to niespełna 500 000 złotych, a na remont ulicy Sucharzowskiej władze Sandomierza mają zabezpieczone prawie 1 000 000 złotych. Łącznie pozyskane dofinansowanie stanowi 60% całkowitej wartości tych 3 inwestycji. Jaki jest zakres zaplanowanych prac? Kompleksowy remont tych ulic, czyli wymiana nawierzchni, regulacja studzienek, chodników w miejscach istniejących, naprawa nierówności, oczywiście sprawy związane z zwodnieniem. Inwestycje potrzebne, ale nie jedyne trwające w naszym mieście. Przypomnę, że cały czas remontujemy ulicę Zamkową. Widać już postępy w remoncie tej ulicy. Równocześnie ulica Milberta pięknie nam postępuje remont. Tam też dobre informacje dla mieszkańców, ponieważ remont, który jest zaplanowany, był zaplanowany umownie do miesięcy jesiennych. Planujemy, o ile oczywiście warunki będą sprzyjać, zakończyć około 2-3 miesięcy wcześniej, tak wykonawca deklaruje. Więc te inwestycje drogowe postępują. Cieszy też to, że w postępowaniach przetargowych na drogi te ceny się ustabilizowały. Oferty, które do nas pływają, mieszczą się w kosztorysach. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim odbyła się promocja pierwszego tomu książki poświęconej historii ziemi baranowskiej. To pierwsza tego typu publikacja w całości poświęcona historii Baranowa Sandomierskiego oraz działalności tutejszych mieszkańców.
planach autorów jest również wydanie drugiej części książki. Jak wyglądały prace nad publikacją i co możemy w niej znaleźć? Promocja książki to ważne i wyczekiwane od wielu lat przez mieszkańców wydarzenie. Ziemia Baranowska i jej mieszkańcy, zarys dziejów to publikacja, która pokazuje pod wieloma kątami bogatą historię tych ziem. Realizacja projektu była możliwa dzięki dobrej współpracy burmistrza z radnymi. Dzięki temu w budżecie zabezpieczono środki na ten cel. Ta koncepcja, czy idea powstania tej książki, ona towarzyszyła nam, samorządowcom, od już dobrych kilku lat, jeśli nie można wskazać nawet roku 2014, kiedy zostałem burmistrzem. Generalnie było to gdzieś w tyle głowy, żeby taką inicjatywę zrealizować, takie coś, żeby powstała taka historia gminy Baranów Sandomierskich, bo tak naprawdę niewiele o tej historii gminy wiemy, prawda? Nawet idąc do zamku, no to są jakieś anegdoty, prawda, o Białej Damie i o królu Leszczyńskim, prawda, i takie jakieś drobnostki, ale tak naprawdę nie mamy świadomości tego, że ten zamek, sama bryła jest jakimś pewnym istotnym, ale elementem tego całego kombinatu, który tam tak naprawdę funkcjonował. Jak wyglądał Baranów Sandomierski, jak wyglądał układ komunikacyjny, to nie chodzi tylko o sam Baranów, tylko o te wszystkie miejscowości, o tą ziemię baranowską, tak jak to zostało określone w książce. Pomimo, że tak wiele dobrych rzeczy robicie dla rozwoju gminy, to jednak kultura jest bardzo ważna. I jestem pełna uznania i podziwu dla waszego burmistrza, dla waszych radnych, dla waszych regionalistów, historyków, bo to jest historia tej ziemi, to jest historia waszych rodzin i zawsze możecie sięgnąć, mówiąc o swoich dzieciach, o swoich wnukach, skąd oni są. Wiemy ogólnie, że to były ziemie lasowiackie, że mamy tradycje. Ale tak dokładnie, co się wydarzyło na tej ziemi, to dzięki tej książce wszyscy będziemy mieć możliwość poznać. Spotkanie promocyjne cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Zgromadzeni w sali widowiskowej goście mogli posłuchać, jak powstawała książka. W ramach spotkania promocyjnego przedstawiono również kilka ciekawostek. Całość powstała pod przewodnictwem historyka Krzysztofa Haptasia, który koordynował pracę nad powstawaniem książki i jest jednym z jej autorów. Jestem redaktorem tej publikacji, która po okołorocznej pracy kilku autorów ukazała się właśnie teraz drukiem. Cieszymy się z tego niezmiernie. No i mam cichą nadzieję, że znajdzie ona uznanie wśród tutaj baranowian i mieszkańców gminy. To wyglądało w ten sposób, że ja dobrałem współautorów. Zastanowiłem się pod tym kątem, kto jaki temat mógłby napisać, opracować. I ten dobór to jest mój autorski. Także mam nadzieję, że autorzy wywiązali się dobrze w opinii czytelników ze swojego zadania. Ja jestem bardzo zadowolony. Myślę, że warto mieć świadomość tego, w jakim miejscu żyjemy, skąd pochodzimy, po to, żeby poczuć takie osadzenie w tym miejscu, prawda? Taką identyfikację, co jest niezmiernie ważne do tego, żeby się nam chce pracować na rzecz tego miejsca, być dumnym z tego miejsca i myślę, że efektywnie kształtować przyszłość i jakby przyszłość naszą i przyszłych pokoleń właśnie tutaj żyjących, bo jednak historia lubi się powtarzać, prawda? Jest nauczycielką życia i warto po prostu wiedzieć i mieć świadomość tych rzeczy. Poza Krzysztofem Haptasiem rozdziały napisali Katarzyna Szczurek z Mielca, Marek Szczurek z Mielca, Arkadiusz Stanisław Więch z Krakowa oraz Sławomir Stępak z Tarnobrzega. Przedmowę napisał natomiast burmistrz miasta i gminy Baranów Sandomierski Marek Mazur. Trzeba powiedzieć, że to jest część pierwsza. Ze względu na ogrom pracy podzieliliśmy całość publikacji na dwie części. Niektóre tematy doprowadzone są do roku 1939, inne są w zarysie dla całej praktycznie historii do dnia dzisiejszego. Część tematów, czyli te po 89, na przykład szkolnictwo, okres PRL, to znajdzie się w tej drugiej części. Tekstów jest w sumie włącznie z przedmową i ze wstępem 10. One dotyczą najróżniejszych tematów. Jest zarys historii parafii, są dzieje archeologiczne, jest zarys historii miasteczka do 1939 roku, jest historia zamku i właścicieli zamku i dóbr baranowskich, są uczestnicy powstania styczniowego, są baranowianie, którzy wzięli udział w I i II wojnie światowej oraz te działania zbrojne, które wtedy tutaj na ziemi baranowskiej miały miejsce. Tych tematów jest kilka, ale tak jak mówię, pewne są doprowadzone do na przykład roku 1939. Następny okres to jest część druga.
Całość to ponad 300 stron, na których poza tekstami znajduje się m.in. prawie 180 ilustracji oraz ponad 20 tabel. Wykorzystane materiały pochodzą z ponad 30 różnego rodzaju archiwów i bibliotek. By książka powstała, trzeba było skorzystać z setek różnego rodzaju opracowań, dokumentów oraz artykułów. Jak pracowało się autorem książki? Ciężko powiem, to znaczy ze względu na to, że bardzo, bardzo mało publikacji istnieje na temat Baranowa, nawet żeby się oprzeć na dotychczasowym stanie badań. Jest tutaj niewiele tych publikacji, musieliśmy sięgać do przepastnych archiwów, do bibliotek, do zbiorów prywatnych. Myślę, że dużą rolę też odegrała prasa, taka stara, najstarszy artykuł prasowy pochodzi z 1839 roku, który został wykorzystany. A jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że opracowanie najstarsze książkowe to rok 1655, więc no, ta praca, ten ogrom pracy został włożony bardzo duży. Mam nadzieję, że efekty spodobają się czytelnikom. Swoją cegiełkę do realizacji tego projektu dołożył także Uniwersytet III wieku w Baranowie Sandomierskim oraz Towarzystwo Historyczne Ziemi Baranowskiej Mały Wawel. Gdzie można zapoznać się z książką i jak będzie ona wykorzystywana? One zostaną przekazane do naszej biblioteki, tutaj w Miejsku Gminnym Ośrodku Kultury będą przekazane do szkół. No i oczywiście będzie służyła jako suwenir w przypadku różnego rodzaju spotkań i okoliczności. Każdy uczestnik dzisiejszego spotkania będzie mógł w ramach promocji tej książki otrzymać bezpłatny egzemplarz książki. Nie ukrywam, że przy okazji prac nad pierwszą częścią pewne tematy zostały w jakiś tam sposób już przynajmniej szkieletowo opracowane, materiały zostały zgromadzone, więc jakiś tam wkład pracy w tą drugą część też został wykonany. W Zamku Tarnowskich odbyła się promocja książki Bogusława Szwedo Tarnobrzeski Słownik Katyński. Prezentacja publikacji została połączona z miejskimi obchodami 84. rocznicy zbrodni katyńskiej. Regionalista prezentuje w niej biogramy ofiar zbrodni katyńskiej, które były związane z miejscowościami leżącymi na terenie dawnego powiatu tarnobrzeskiego. Wśród ofiar tej sowieckiej zbrodni byli polscy patrioci, kwiaty inteligencji, lekarze, inżynierowie oraz nauczyciele. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej obchodzony jest 13 kwietnia i nawiązuje do tragicznych wydarzeń z wiosny 1940 roku. Katyń to nie tylko straszliwa zbrodnia wykonana w majestacie sowieckiego prawa, ale przede wszystkim zbrodnia przeciwko ludzkości. Do dziś wiele kwestii związanych z tamtymi wydarzeniami nie zostało w pełni wyjaśnionych. Czas nie jest przypadkowy, bo w zasadzie na wiosnę miał miejsce ten jeden z najbardziej dramatycznych mordów w dziejach, nie boję się powiedzieć, świata. W kwietniu został on odkryty, paradoksem odkryty przez drugiego z naszych wrogów. Kiedy mówimy o 20 czy 21 czy 2 tysiącach tak zwanych Katyńczyków, to ta liczba, ona dopiero robi wtedy wrażenie, jeżeli przeniesie się tę ogromną liczbę na konkretny wymiar miejsca. I jeżeli uświadomimy sobie, ilu z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego zostało zamordowanych, to dopiero to pokazuje, jak ogromne straty poniosło polskie społeczeństwo, poniósł polski naród. Ja śmiem twierdzić, że Katyń i Auschwitz to dwa miejsca, gdzie została zamordowana polska inteligencja i tej wyrwy po dzień dzisiejszy nie udało nam się odbudować. Ważne jest jednak pielęgnowanie pamięci i prezentowanie tragicznych historii wielu ludzi, także tych związanych z ziemią tarnobrzeską. Tego wyzwania podjął się regionalista Bogusław Szwedo, który od wielu lat uzupełnia i zdobywa kolejne informacje o Katyńczykach. Obecne wydanie Tarnobrzeskiego Słownika Katyńskiego pokazuje, że wciąż jest wiele tajemnic do odkrycia. 11 lat temu wydałem Tarnobrzeski Słownik Katyński, no jako też, że nauka nie stoi w miejscu, cały czas szukałem, uzupełniałem, znalazłem 11 nowych, ale to dzięki publikacjom profesora Gurjanowa i rosyjskiego memoriału, którego niestety już nie ma. Proszę sobie wyobrazić, że na pierwszej tablicy w kościele dominikanów w Tarnobrzegu, wiecie Państwo, ilu umieszczono Katyńczyków? 7. W 1990 roku nasza wiedza była taka,
Później dopisano dwóch, to zresztą jak popatrzycie, to widać, że to jest inne tło, 9, a teraz jest 92. W tarnobrzeskim słowniku katyńskim znajdziemy sylwetki bohaterów związanych z miejscowościami leżącymi na terenie powiatu tarnobrzeskiego. W jego granicach z 1939 roku, a więc również z Radomyśla, Rozwadowa i Zaleszan. Tragiczne losy Katyńczyków to również wielki dramat i lata cierpienia ich rodzin. Ich zabito podwójnie, prawda? Najpierw ich zabito strzałem w potylicę, a później zabito pamięć po nich, a przecież w Tarnobrzegu żyły wdowy katyńskie. Pani Szydełkowa, która mieszkała nad księgarnią przy ulicy Mickiewicza. Kapitan Michał Szydełko był komendantem powiatowego chówca wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Jego żona została w Tarnobrzegu. Może ktoś z Państwa zna, czy pamięta Andrzeja Szydełko, jego syna, mieszkał w Tarnobrzegu, więc dożył naszych czasów, bo zmarł w 1981 roku. Wśród ofiar jest m.in. profesor Mirosław Moroz, wychowawca klasowy Karola Wojtyły z Wadowickiego Gimnazjum. Wszystkie ofiary łączy to, że stanowiły o sile społeczeństwa i były młode. Promocja słownika była także okazją, by nabyć książkę i otrzymać dedykację od autora. W ramach spotkania Bogusław Szwedo przybliżał także sylwetki Katyńczyków. Jerzy Giżyński, 27 lat, prawdopodobnie najmłodszy tarnobrzeski Katyńczyk. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że to jest prawnuk Mateusza Giżyńskiego, oficera napoleońskiego, który po powstaniu listopadowym osiadł w Dobrach Tarnowskich. Tarnowscy sporo powstańców listopadowych przyjęli, Dobrodzickiego, który był później piastunem dzieci tarnowskich. Jego syn Narcyz Giżyński był burmistrzem Tarnobrzega przez chwilę. Syn Narcyza Stanisław prowadził hotel w Tarnobrzegu. No a jego syn zginął w Katyniu i można powiedzieć jakby, że na nim skończyła się tarnobrzeska linia Giżyńskich, no bo Giżyńskich w Tarnobrzegu już dzisiaj nie ma. Starostwo powiatowe w Tarnobrzegu wykonało kolejną inwestycję, która poprawia warunki w Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach. W zeszłym roku budynek został kompleksowo zmodernizowany. Teraz obiekt wzbogacił się o nową windę. Dzięki tej inwestycji poprawi się komfort codziennego życia użytkowników centrum. Różnice odczują przede wszystkim osoby starsze i niepełnosprawne. Jaki jest koszt realizacji tego zadania? Gorzyckie Centrum to bardzo ważne miejsce dla wielu osób. Mieści się tu kilka ważnych placówek. To m.in. środowiskowy dom samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej oraz internat zespołu szkół w Gorzycach. Z nowej windy będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy budynku. No, udało się to zrealizować dzięki pomocy pana dyrektora Macieja Szymańskiego z PFRON-u w Rzeszowie. Robimy kolejny krok. Wcześniej za prawie 5 milionów żeśmy zmodernizowali cały budynek. Wybudowaliśmy ogniwa, których nie widać tutaj. Są piękne wejścia zadaszone. Natomiast winda pozostawała wiele do życzenia i dyrektor od wielu lat mówił nam o tym, że winda powinna już dawno być zamknięta, bo jest niebezpieczna. No, dla nas będzie przede wszystkim taniej, wygodniej, a może nie dla nas, ale głównie dla uczestników tej placówki, ponieważ dotychczasowa winda to była winda hydrauliczna, winda z roku jeszcze z ubiegłego wieku, a więc rok 94, miała 30 lat. Ulegała częstym awariom, to się wiązało oczywiście z dużymi kosztami dojazdów konserwatorów, kosztami części zamiennych. Wartość inwestycji to około 300 tysięcy złotych, a jej zrealizowanie było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania. Teraz poprawi się nie tylko komfort codziennego życia, ale przede wszystkim będzie bezpieczniej. No przede wszystkim jest to ogromne udogodnienie dla uczestników.
środowiskowego domu, bo w przypadku awarii nie mieli możliwości dojazdu na zajęcia. Gwinda jest głównie wybudowana na rzecz środowiskowego domu, samopomocy, więc placówki dla osób niepełnosprawnych. Tam korzysta 30 kilka osób z zajęć w tej placówce. Natomiast również w pozostałych placówkach są osoby, które będą korzystać z tej windy. Zrobiliśmy taki wspólny pakiet, że połowę dał PFRON, połowę dał samorząd powiatu tarnobrzeskiego. No i dzięki temu mamy nowoczesną windę, bezpieczną i myślę, że na 20 lat będzie spokój. W zespole szkół w Gorzycach zorganizowano dni otwarte, by zaprezentować ofertę placówki oraz możliwości, jakimi dysponuje szkoła. Uczniowie i nauczyciele zaprezentowali różne pokazy, oprowadzali po szkole oraz przygotowali niespodzianki. Z ofertą placówki zapoznała się młodzież ze Świętokrzyskiego i Podkarpackiego. Zespół szkół w Gorzycach stale rozwija swoją ofertę, by tworzyć coraz lepsze warunki i perspektywy dla młodych ludzi. Jakie są największe atuty placówki? Zespół szkół w Gorzycach to wyróżniająca się na Podkarpaciu i jedna z najważniejszych szkół zawodowych w regionie. W tym roku ofertę szkoły przedstawiono około 300 uczniom klas ósmych, którzy niebawem będą wybierać dalszą ścieżkę edukacji. Udział w wydarzeniu wzięła także grupa młodzieży z ukraińskiego miasta Drohobycz. Co proponuje placówka? Zespół szkół w Gorzycach to szkoła, która kształci aktualnie w technikum w zawodach mechanik, mechatronik, informatyk, programista, logistyk i ekonomista. Uczniom szkół podstawowych chcemy pokazać nasze pracownie oraz opowiedzieć o naszej szkole. A mamy czym się pochwalić. Posiadamy 2 laboratoria do nauki języków obcych, pracownie VR, 2 siłownie, bardzo dobrze wyposażone pracownie informatyczne oraz centrum kształcenia zawodowego. Dodatkowo uczniowie mogą zdobyć wiedzę dotyczącą obsługi dronów, drukarek 3D, spawania światłowodów, programowania robotów, w tym robotów przemysłowych. Mogą również rozwijać swoje zainteresowania na dodatkowych zajęciach. Chcemy uczniom pokazać naszą szkołę, to po pierwsze, ale po drugie chcemy w nich zaszczepić potrzebę budowy przyszłości, żeby pokazać, że rozwijać się można także tutaj w społeczeństwie lokalnym, budować naszą małą ojczyznę poprzez rozwój zaplanowany. W związku z tym, że współpracujemy z Politechniką Rzeszowską, z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Sandomierzu, jak również z przemysłem, pokazujemy drogę uczniom w zasadzie począwszy od szkoły średniej aż do momentu pracy. Tak wygląda nowoczesne kształcenie zawodowe w Gorzycach. Poza realizowaniem programu nauczania kluczowa jest współpraca z przemysłem, instytucjami otoczenia rynku pracy oraz uczelniami. Dzięki temu oferta jest modyfikowana, a absolwent, gdy opuszcza szkołę, jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy. Dzięki temu, że współpracujemy, stawiamy też na rozwój zarówno w kierunku sztucznej inteligencji, ale i w kierunku rozwoju robotyki i obsługi programowania maszyn CNC. Będziemy wdrażali wirtualne technologie zgodnie z tendencjami, jakie są w przemyśle. Absolwenci tej szkoły są dobrze przygotowani do nauki czy kontynuacji nauki na wydziałach mechanicznych. Mają już ogólną wiedzę techniczną, ogólną wiedzę o rysunku technicznym, z fizyki, z matematyki, więc nam dobrze jest uczyć kogoś, kto już tą wiedzę posiada i nie musimy nadrabiać materiałów z zakresu rysunku czy wiedzy technicznej. Od lat zespół szkół w Gorzycach mocno stawia na praktykę. Pozwalają na to m.in. umowy o współpracy, doświadczeni nauczyciele, inwestowanie w szkolne warsztaty oraz realizacja wielu projektów. Perspektywy, jakie dają kierunki oferowane przez szkołę, są bardzo dobre. Jakie atrakcje przygotowano dla uczniów klas ósmych? Będą mogli w dniu dzisiejszym spotkać się z pracownikami naukowymi oraz studentami Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu. Będą również mogli zwiedzić Zakład Federal Mogul, z którym mamy podpisaną umowę o współpracy. Ciekawostką jest to, że każdy uczeń naszej szkoły, który skończy szkołę, chce zostać i pracować w Gorzycach, ma zapewnioną pracę w Zakładzie Federal Mogul. No, rynek pracy w tej chwili odczuwa pewien brak kadry technicznej, kadry dobrze wyszkolonych inżynierów. Stalowa Wola i okolice
rozbudowują się, powstają nowe firmy, które opierają swoją działalność na coraz to nowych i nowszych technologiach. Przyjechaliśmy tutaj w ramach współpracy, jaką zawiązaliśmy kilka lat temu między Politechniką Rzeszowską, Wydziałem Mechaniczno-Technologicznym w Stalowej Woli, a tą szkołą. Żeby móc zrealizować te cele, wyjść naprzeciw potrzebom naszych uczniów, także tych przyszłych uczniów, złożyliśmy projekt, jeden inwestycyjny na wartość ponad 4 milionów, drugi na szkolenia i inwestycje o wartości ponad 2 miliony. Oferujemy naszym uczniom także praktyki i staże zagraniczne. W tym roku uczniowie pojadą do Szwecji na staż dwutygodniowy. Na przyszły rok złożyliśmy kolejny projekt na wyjazd do Szwecji oraz do Chorwacji. Staramy się całościowo podchodzić do rozwoju młodego człowieka. Służą temu warunki oraz projekty, jakie realizuje Zespół Szkół w Gorzycach. Szkoła dysponuje także internatem, a najlepsi uczniowie co roku otrzymują stypendia naukowe. Choć to szkoła zawodowa, to poza nauką można tu rozwijać wszystkie swoje pasje. To między innymi taniec, sport oraz języki obce. W naszej szkole kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych oraz wyjazdy zagraniczne młodzieży. W tym roku szkolnym byli u nas praktykanci z Tajwanu, ze Sri Lanki. Odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży ze szkołą ze Słowacji. W kwietniu przyjeżdżają do nas uczniowie z Rumunii, a w maju nasi uczniowie wyjeżdżają na dwutygodniowe praktyki do Szwecji. W Zespole Szkół w Gorzycach przykładamy bardzo dużą wagę do nauki języka angielskiego, ale ta nauka nie odbywa się tylko w taki sposób tradycyjny. Nie są te lekcje tylko tradycyjne, ale poprzez właśnie sztukę, poprzez różnego rodzaju przedstawienia uczymy się języka szybciej, bieglej i osiągamy bardzo wysokie wyniki. Dowodem na to był dzień otwarty. Uczniowie i nauczyciele przygotowali część artystyczną i zaprosili do świata Williama Szekspira. Najlepsze świadectwo każdej szkoły to jej uczniowie. Zaangażowanie uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach pokazuje, że w murach placówki panuje świetna atmosfera. Cześć, mam na imię Iza, chodzę do trzeciej klasy Technikum Logistycznego. W Zespole Szkół w Gorzycach uczę się na kierunkach logistycznych. Mamy bardzo dobrze przygotowane do tego klasopracownie, bardzo wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. Od 3 lat uczęszczam do samorządu szkolnego. Organizujemy różne akcje charytatywne, dni tematyczne oraz bierzemy udział w świętach okolicznych. Cześć, nazywam się Klaudia. Jestem uczennicą klasy 2 Technikum Logistycznego w Zespole Szkół w Gorzycach. Technikum Logistyczne wybrałam, ponieważ jest to ciekawy zawód przyszłościowy związany z zadaniami w magazynie i transporcie. Szkoła bardzo dobrze przygotowuje nas do zdania egzaminów zawodowych i matury. Po naszej szkole można kontynuować naukę na studiach, jak również mamy możliwość podjąć pracę. Nauczyciele są bardzo mili, chętnie nam pomagają w zdobywaniu wiedzy. Cześć, nazywam się Wiktor, uczęszczam do Zespołu Szkół w Gorzycach. Jestem w 2 klasie Technikum Mechanicznego i chciałbym Wam trochę opowiedzieć o kierunku mechanicznym, jak i mechatronicznym. Na kierunku mechanicznym zajmujemy się takimi rzeczami jak skrawaniem różnych metali na tokarkach, frezarkach, jak i maszynach CNC. Za to na kierunku mechatronicznym zajmujemy się składaniem różnych maszyn z tym związanych. Uczniowie klas 8 mogą składać podania do szkoły w sposób tradycyjny, przynosząc dokumenty do sekretariatu lub elektronicznie wypełniając formularz na stronie szkoły. Zespół Szkół w Gorzycach to szkoła, która przygotuje Cię do zdania egzaminów zewnętrznych. To szkoła, po której będziesz mógł kontynuować naukę na wyższych uczelniach oraz to szkoła, po której będziesz miał zapewnioną pracę. Zapraszamy do Zespołu Szkół w Gorzycach. W Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie powstała nowa klasa mundurowa. To oddział przygotowania wojskowego, który jest prowadzony pod egidą Ministerstwa Obrony Narodowej. W murach placówki pierwsza grupa uczniów, którzy zdecydowali się kształcić w tym kierunku, złożyła przysięgę na sztandar szkoły. Jak wygląda tu nauka i jakie są perspektywy dla młodych ludzi? Przysięgę na sztandar szkoły złożyło 16 osób. Głównym bohaterom towarzyszyły ich rodziny, nauczyciele, samorządowcy, wojskowi oraz zaproszeni goście. To ważny moment w historii placówki, która skorzystała z możliwości, jaką dało Ministerstwo Obrony Narodowej i stworzyła nową propozycję dla młodzieży. Cała procedura, choć była czasochłonna, to została przeprowadzona bez większych problemów.
Rozpoczęła się ta procedura w tamtym roku, początkiem roku i tak ruszyliśmy powolutku za informacją do organu prowadzącego, wystosowaliśmy odpowiednie pisma. Organ prowadzący jak najbardziej przychylił się do naszego pomysłu, zważywszy na to, że tworzył się wtedy, w tamtym czasie 18 pułk artylerii, więc dla nas była to możliwość rozwoju w kierunku właśnie wojskowym. Dostaliśmy oczywiście zgodę ministerstwa i Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Warszawie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo się cieszę, że udało się stworzyć oddział przygotowawczy, klasę przygotowawczą i bardzo się cieszę, że dzięki naszym staraniom, a więc pani dyrektor i moim, udało się, że patronat nad tą klasą objął 18 pułk artylerii. Artyleria to Bóg wojny. To siła, moc, która daje nam gwarancję bezpieczeństwa. Dobrnęliśmy do brzegu. Oczywiście przed nami jeszcze długa droga, ale Nowa Dęba staje się centrum Wojska Polskiego. I to widać na każdym kroku. Dla uczniów bardzo ważne będzie to, że będą mieli regularny kontakt z żołnierzami i w ten sposób będą pogłębiać swoją wiedzę o wojskowości. Najważniejszym partnerem i merytorycznym opiekunem oddziału będzie 18 Pułk Artylerii. Wedle założeń korzyści odczują obie strony. Patronat objęła trzecia Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej. Natomiast trwały prace w kierunku zmiany patronatu i od marca, 5 marca podpisaliśmy porozumienie w tym roku właśnie o zmianę patronatu na 18 Pułk Artylerii, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, gdyż pułk jest na miejscu. W Nowej Dębie ta współpraca i kontakty z dowództwem garnizonu są na odpowiednim poziomie i odpowiedniej jakości, więc mamy tą gwarancję, że nasi kadeci będą odpowiednio wyszkoleni i przygotowani. Minimalna liczba uczniów, którzy mogą tworzyć oddział przygotowania wojskowego, to jest 15. 18 Pułk Artylerii jest jednostką nowo formowaną i powstała praktycznie od zera ta jednostka wojskowa i musimy pozyskiwać przede wszystkim potencjał ludzki, bo ludzie są jednak, pomimo tak wysoce rozwiniętej technologii, ludzie są najważniejsi. I powstaje oddział przygotowania wojskowego. Ja mam ogromną nadzieję, że za 5 lat po maturze większość tej młodzieży, która jest teraz w pierwszej klasie szkoły średniej, zasili szeregi Wojska Polskiego, przede wszystkim Pułku Artylerii. Mam nadzieję, że po zdaniu matury będziemy przygotowywać tą młodzież, nie tylko żeby zostać tutaj żołnierzem szeregowym w Nowej Dębie, ale zainwestować w edukację. Czyli też chcemy, żeby ta młodzież stała się podoficerami, a przede wszystkim oficerami. Też te akademie wojskowe będą dla nich otwarte. Oddział przygotowania wojskowego realizuje kształcenie ogólne zgodne z podstawą programową oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie w trakcie nauki, jest zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia poprowadzą tu instruktorzy z Nowodębskiego Pułku. Będziemy szkolić w całym zakresie, począwszy od edukacji patriotycznej, historii wojskowości, poprzez zajęcia z musztry, zajęcia typowo przygotowujące żołnierza do strzelania, czyli szkolenie strzeleckie od podstaw. Bardzo fajnie, bo w szkole jest od ubiegłego roku strzelnica wirtualna, ale także zajęcia na poligonie, a także zajęcia, które przygotowują młodzież i całe społeczeństwo do ewentualnego zagrożenia wojennego, które, no muszę niestety powiedzieć, w obecnej sytuacji polityczno-militarnej istnieje. Ta służba, żołnierz, mówię, pięknie wygląda w białej koszuli na defiladzie, a jednak ta codzienna, bieżąca służba w jednostkach wojskowych to jest jednak
ciężka, odpowiedzialna praca? Przede wszystkim dla młodzieży. To jest szacunek do ojczyzny, szacunek do drugiego człowieka. Służba wojskowa uczy pokory, uczy dyscypliny i to jest bardzo wymierny efekt tej działalności i liczymy na to, że właśnie ta młodzież, która będzie kształtowana w sposób patriotyczny, będzie przyjmowała konkretne wartości, ci młodzi ludzie będą kiedyś lepszymi ludźmi. Nauka potrwa tu 5 lat i zostanie zakończona obozem szkoleniowym. Dla młodzieży to z jednej strony duża szansa, ale z drugiej spore wyzwanie. Wiele dodatkowych zajęć oraz wizyty w terenie sprawiają, że program jest bardzo rozbudowany. Mimo tego 16-osobowa grupa z optymizmem czeka na kolejne miesiące. Na co liczą młodzi ludzie i jakie są ich plany? Na rozwinięcie się, żeby później wiedzieć, o co chodzi, może by łatwiej było. Swoją przyszłość wiążę z wojskiem. Wojsko mnie interesuje i myślę wiązać przyszłość z służeniem ojczyźnie. Interesuję się pojazdami wojskowymi, bronią. Nie boję się muszny, nie jest mi to straszne. No po pierwsze jest duże zainteresowanie wojska i poza tym można nauczyć się ciekawych rzeczy. Myślę, że wiążę swoją przyszłość z edukacją wojskową. Była to moja samodzielna decyzja, że idę w tym kierunku. Ogólnie już od dziecka się interesowałam wojskiem i tego typu sprawami, dlatego stwierdziłam, że skoro mam okazję, no to czemu nie? Planuję pójść do wojska i pełnić służbę.